Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jesteśmy w grobowcu Isgramora. Na tropie tego, w jaki sposób zdjąć klątwę z niestety martwego już kodlaka, by wyciągnąć go z wiecznych łowów Hircyna. A przy okazji znaleźliśmy tę księgę ostatnio, nie wiem jak się nazywała. Jest to widzenie, że chyba mam. O, legendarne miasto Sancretor. Spisał Matera Chapel. Dni podbojów Skyrim, pierwsza era 240-415, były czasem, gdy ambitni hrabowie z wyżyn zazdroszczą bogactwa i podbojów swym kuzynom z Morrowind i Wysokiej Skały. Na północy szukali okazji do powiększenia swoich majątków. Na południu, za górami Yeral, góry okazały się zbyt wielką barierą, a północne Cyrodiil zbyt ubogim łupem, by wielkie inwazje Nordów mogły być opłacalne. Alessia wynajęła jednak wielu ambitnych norskich, bretońskich najemników, obiecując bogate ziemie i koncesje na handel, gdy osiedli wśród zwycięskich alesjańskich Cyrodiilian. Norscy i bretońscy wojownicy i magowie prędko asymilowali się do ich wygodnej i dostatniej kultury nibeneryjskiej. Alessia otrzymała boskie natchnienie, by wszcząć bunt niewolników w Sancretor i to tu założyła swoje święte miasto. Kopalnie dostarczały mu nieco bogactwa, ale uboga gleba i okrutny klimat gór oznaczały, że Sancretor musiało otrzymywać dostawy żywności i dóbr z centrum Cyrodiil. Nadto, ponieważ leżał on przy jednej z nielicznych przełęczy przez góry Yeral, jego los zależał od niestabilnych stosunków ze Skyrim. Gdy były dobre, rosło w siłę dzięki handlowi. Gdy były złe, groziło mu norskie oblężenie i okupacja. Po powolnym upadku zakonu alesjańskiego, Cirte, pierwszej ery 2321, centrum władzy religijnej w Cyrodiil przemieściło się na południe do cesarskiego miasta, lecz Sancretor pozostało górską fortecą i ważnym ośrodkiem kultu aż do czasów dynastii Septimów. W drugiej erze, 852, miasto zostało po raz kolejny zajęte przez najeźdźców ze Skyrim Wysokiej Skały. Król Kuklekain wysłał swego nowego generała Talosa, by ten odbił miasto i przegnał wojska wroga z powrotem na północ. Podczas oblężenia Sancretor uległo zniszczeniu i zostało opuszczone. Zdając sobie sprawę, że strategicznej słabości jego lokalizacji, generał Talos, później Tiber Septim, zdecydował się pozostawić miasto bezludnym i podczas jego rządów nie podjęto żadnej próby jego odbudowy. Alesyjscy historycy uznawali, że Sancretor było magicznie ukryte i chronione przez bogów. Zapiski świadczą o nieustannych podbojach i okupacjach miasta przez najeźdźców z północy. Zaprzeczają temu twierdzeniu. Wejście do Cytadeli było wprawdzie skryte magią, a twierdzy wraz z jej podziemnym labiryntem korytarzy broniło wiele magicznych pułapek i iluzji, ale ich sekrety zostały zdradzone Nordom przez bretońskich zaklinaczy, którzy je stworzyli. Trwały aspektem legend o Sancretor są starożytne grobowce cesarzy Remanów. Po zwycięstwie nad Akawirskim najeźdźcami Sancretor pod rządami Remana Cyrodiil i jego potomków Remana II i Remana III przez krótki czas cieszył się znowu dobrobytem. Wywodząc swój ród od świętej Alessi i pamiętając o tradycyjnym przekazie, jakoby pochowana była ona w katakumbach pod Sancretor, Reman zbudował w głębinach starożytnej podziemi wspaniałe krypty. Pochowano tu Ramona III wraz z amuletem królów. Podczas zdobywania Sancretor, generał Talos miał jakby odzyskać amulet królów z grobowca Remana III. Teologowie przypisują długie wieki politycznych i ekonomicznych kłopotów po upadku dynastii Remanów, utracie amuletu i wiążą odrodzenie cesarstwa Cyrodiil w III erze z odzyskaniem amulety przez Tibera Septima. Sancretor leży w ruinach od początku trzeciej ery, a okoliczne regiony są praktycznie niezamieszkałe. Wszelka komunikacja z północą odbywa się przez połączenie Harol z Brumą, a podziemne przejście pod Cytadelą Sancretor zaległy się najrozmaitsze dzikie plemiona goblinów.
pierwszy przypis. Istnieje też przekaz, że święta Alesja pochowana jest pod świątynią jedynego w cesarskim mieście. Prawdziwe miejsce jej spoczynku nie jest znane. Czy mi się pojawiło Sankretor może na mapie? Jako miejsce do odwiedzin? Wątpię, ale... bo to nie jest już teren Skyrim jako tako. Ale jedną rzecz mi zwróciliście uwagę. Napisaliście w komentarzu, abym odwiedził Arkansas, coś takiego. Pamiętacie, jak czytaliśmy o tym dziwnym substancji eterycie? Erycie? Nie pamiętam dokładnie, jak już to nazywało. Ale było to pewnego rodzaju magiczny metal, któremu trudno było nadać jakieś określone szczególne właściwości. No, czekajcie, bo tędy przyszliśmy. Szczególne właściwości. I odblokowała nam się właśnie ta dwemerska ruina, gdzie jeden z użytkowników, właśnie jeden z naszych kolegów tutaj, kompanów Fatachy, napisał, że warto tam pójść. Co też uczynimy. Dostać się do komnaty pogrzebowej, pomów z Kodlakiem. Bądź pozdrowiony, bracie tarczowniku. Kodlaku, czy to ty? Oczywiście. Moi heroldowie i ja grzaliśmy się tutaj, próbując unikać Hircyna. Ale przecież oprócz nas nikogo tu nie ma. Widzisz tylko mnie, ponieważ twoje serce zna tylko mnie jako herolda towarzyszy. Założę się, że stary Wignar widziałby pół tuzina moich poprzedników. Ja zaś widzę ich wszystkich. Tych, którzy trafili do Sovngardu. Tych, którzy zostali uwięzieni wraz ze mną w Królestwie Hircyna. A oni wszyscy widzą ciebie. Przynosisz chlubę towarzyszom. Nieprędko o tym zapomnimy. Wilka stwierdził, że wciąż jeszcze można cię uleczyć. Naprawdę? Mam taką nadzieję. Wciąż masz przy sobie głowy wiedźm? Doskonale. Wrzuć jedną z nich do ognia. To uwolni ich magię, przynajmniej dla mnie. Tak uczynimy. Będę musiał właśnie wilczego ducha Kodlaka zabić. Nie jest to bardzo trudny przeciwnik, już bardzo prosty. Pomów z Kodlakiem ponownie. Bądź pozdrowiony, bracie tarczowniku. Zabiliśmy tego dzikiego ducha. I tak zabiliśmy moją wewnętrzną bestię. Dziękuję ci za ten dar. Jednak pozostali heroldowie wciąż są więźniami Hircyna. Być może dawni bohaterowie Sovngardu pomogą mi ich uratować. Stąpienie na pola łowieckie. To dopiero byłaby chwalebna bitwa. A może pewnego dnia dołączysz do tej bitwy? Lecz na razie wracaj do Jorvask. Napawaj się swoim zwycięstwem. I prowadź towarzyszy do chwały. No, dobra, jeszcze momentem, muszę smarknąć. Czy ja dobrze słyszę? Czy on powiedział, że masz dowodzić towarzyszami? Czy ja dobrze słyszę? Czy on powiedział, że masz dowodzić towarzyszami? No tak, bo powtarza mi to kobieto dwa razy. Zaiste. Zasługujesz na to. Wszyscy widzą twój silny honor. Mam zaszczyt być pierwszą osobą, która przemówi do ciebie jako do herolda. Chodźmy powiedzieć pozostałym. Świetnie. Nawet nie, powiedzmy, zaakcentowała, że ma jakiekolwiek odmienne zdanie. Jak to kobieta mi się przystało. Zazwyczaj wszystko im się nie podoba. Czekajcie, co ja chciałem narzucić? Narzucić chciałem jeszcze magię ochronną. I sprawdzimy sobie... Przepraszam, na następną chwilę. No już jestem, moi drodzy. Przepraszam, musiałem na chwilkę przerwać nagrywanie. Więc tak, kontynuujemy. Mamy około tam 9 czy 10 minut nagrania, ale jeszcze sporo tego wszystkiego można tutaj pozwiedzać. Mówił, że tu jest mnóstwo heroldów. I widzę skrzynię z nagrodą.
Epicko. Pradawny norski hełm. No przepięknie, słuchajcie, ten hełm wygląda. Zajebisty wręcz jest. Bardzo mi się podoba design. Szkoda, że mam tylko dużo, dużo, dużo lepszy. Teraz zobaczcie, czy na ten chociażby rysunek. Czy ma ten rysunek, kurde. A z rzeźby. Nie wiem, co na przedstawie. Może i z Gramora? Jest pies. To się. Już idę, kobieto, już idę. Nie dasz sobie pozwiedzać. Boż to historia twa. Kuferek. Dobra. Tarcza i z Gramora, moi drodzy. Zwiększa odporność na magię 20%, zwiększa zdrowie o 20 punktów. Bardzo, bardzo fajna. Znacznie lepsza od naszej. I będziemy ją chyba używać. Eliksir zaklinacza, kamień warla ze skazą, wytrych, złoto, szklany hełm. Oczywiście weźmiemy. Tarcza w porównaniu do naszej. Strój. Bo my mamy pierdołowatą tarczę. Tak jak wiecie, gówno wykute po prostu. Gdzie to jest? A tutaj. 80 pancerza. Tarcza blokuje 8% obrażeń. Zobaczę, czy mogę sobie w takim razie, wiecie, zrobić z tej tarczy, bo my tracimy tak naprawdę, nie wiem, 30 tych punktów pancerza, co jest tak naprawdę nic, ale zyskujemy zwiększoną odporność na magię ogólnie 20%, zwiększa zdrowie o 20 punktów. No, i to by było zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. To wyłączymy. Co prawda, trochę mi się zaburza tutaj wygląd, chociaż nie, dalej jest bardzo, bardzo fajny wygląd. Jest, pasuje nawet do tego smoczego, słuchajcie, pancerza, bo ma taki motyw smoka. Nawet na swoim rzeźbieniu. I co jeszcze tutaj zrobimy? Muszę ją przypisać, więc tarcza i z Gramora leci pod dwójkę. Bardzo miło mi z tego powodu, że twórcy po prostu pomyśleli o tym, iż może być po prostu jakiś fant miłym akcentem także dla ludzi, którzy nie korzystają z broni dwuręcznej. Dostajemy po prostu zajebistą tarczę. Jest to chyba jedna z najlepszych tarcz w grze, tak w ogóle. Tylko pytanie, czy ja mam z tobą iść dalej, czy jak to jest? Potrafisz wykonać zleconą robotę. Podoba. Kontakt stwierdził, że teraz moja kolej by stanąć na czele towarzyszy. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się tego. Ale to pewnie dlatego, że pamiętam twoje pierwsze kroki i błagania, żebyśmy przyjęli cię w nasze szeregi. Staruszek ci zaufał, więc i ja tak zrobię. Wracasz do Jorvask? Kiedyś na pewno. Ale to... To jest grobowiec Izgramora. Chyba... Pomedytuję sobie trochę. Warto spędzić tu trochę czasu. Idź, zobaczymy się na miejscu. Udało mu się wyleczyć kudlaka. I właśnie tego chciał staruszek. Cieszę się, że mogliśmy spełnić jego życzenie. Za mną potrzebuję twojej pomocy. No raczej nie. W takim razie ja już sobie pójdę. No to papa. My pójdziemy tędy, słuchajcie. Tak, oni wrócą w końcu do Jorvask i tak wrócą. Na pewno nie będą siedzieć w tym grobowcu cały czas. Teraz my wyjdziemy sobie do kolejnego tajnego pomieszczenia, które prawdopodobnie otworzy nam przejście w pierwszej serii pomieszczeń. Żelazna zbroja nie, ale urny. O, ostateczne leczenie. Miło. Z tej drugiej strony się odblokowała przejście. Arkas? Jesteś dla mnie dobrym przyjacielem. Koldrak stwierdził, że moja kolej być na czele. O, nie musisz się martwić za mnie. Robię, co mi każą. Gratulacje. Świetnie. Wracasz do Jorvask? Idę tam, gdzie mój brat. Wydaje mi się, że on chce się jeszcze rozejrzeć. Mówisz o Wilgasie. Udało mi się wyleczyć kodlaka. Już nie jest wilkołakiem? Nawet martwym? To świetnie. Mamy kłopoty na miejscu w twierdzy Białej Grani. Nic czemu nie dalibyśmy rady. Jakie kłopoty? Problem z renegatami.
nieprzewidywalnymi, niepoznawalnymi i niebezpiecznymi. Uważaj na siebie. A na pewno się tym zajmiemy. Dobrze, nie oszczędzaj im swojego ostrza. Lepsze to, że my jako przywódcy, słuchajcie, dostajemy kłopoty w Skyrim. Czy to jest w ogóle... zgłoś przywódcę, zrobimy to, bo to dalej jakby jest... Nie wiem, czy to jest wątek, słuchajcie, główny. Jeszcze... przepraszam bardzo. W Białej Grani to oni nie byli. Oni byli niżej. Oni byli gdzieś tutaj. Reduta wężowego urwiska. Ale mówiłem wam, że zajmiemy się... Przyniesień Atubie, Uytrola i serce Dedry, bo to mamy. Więc tu mi się jeszcze odblokowała droga. Tym będziemy chcieli się zająć w pierwszej kolejności. To jest wyjście do Skyrim. Tylko, że to jest wyjście gdzieś na szczyt, na wyższe partie. O, może będzie smocze to. Chodzi mi oczywiście o smoczy język. Do opanowania. W końcu jesteśmy w takiej ruinie smoczej. No i tam A, jednak słuchajcie, świeci tu słońce. Przepięknie to wygląda. Tam w ogóle też jest jakiś quest, z tego co kojarzę. Tak wygląda zimowa twierdza, moi drodzy. Noż po prostu perfekt. Wstawić tylko zdjęcie i na tapetę. No jest. Jest moje znalezisko. Przynależność zwierzęca oddanie. Co to jest? Zwierzęce oddanie. Krzyki wzywając na pomoc dzikie bestie, które przybędą, by walczyć w twojej obronie. Czyli nowy poziom dla tego. Okej, okay, nigdy nie, tego nie testowałem. Możemy spróbować w sumie, słuchajcie, zapiszę grę. Krzyki. Nauczymy się tego krzyku. Nauczymy się jego drugiego poziomu. Użyjemy go. I cóż to tak przybyło na moje wezwanie? To może muszę walczyć? Chyba tak. Szczerze? Na razie mnie to nie interesuje. Nie wiem, to jest dobre zaklęcie dla maga. Lub dla złodzieja, łucznika. Kogoś, kto po prostu potrzebuje dodatkowej ochrony. My taką postacią na razie nie jesteśmy. I nie potrzebujemy. Dobra. Słuchajcie, gdzie my się mamy teraz udać, żeby wypełnić to zadanie z orkami? Tutaj. Dobra, spora droga. Ale lecimy. Mamy wszystko, co nas prosili orkowie. Zobaczymy, jak to się skończy. To zadanie. Nie trzeba było tu przyłazić. Znowu? No trudno. Szklany topór miał. Palu giganta. Wszystko weźmiemy. Faktycznie, atakują ich non-stop. To trzeba przyznać. Gdzie jest ten wasz... bieda wódz? Zostanę tutaj, a ty przynieś mi to, czego potrzebuję. Naprawdę smok? Proszę, pośpiesz się. Liczymy na ciebie. Zawróci czy poleciał? A tu zadanie próbuję wykonać. Zostanę tutaj, a ty przynieś mi to, czego potrzebuję. Dobra, chyba... Nie wiem, będzie krążył, czy zaatakuje. A ty przynieś mi to, czego potrzebuję. Widzi mnie, nie widzi mnie? Nie wiem właśnie. Jak one się krążą, w pewnym momencie zaatakują, ale... Nie, odpuści. Zostanę tutaj. Oto rzeczy, których szukasz. Przynieś mi to, czego potrzebuję. Doskonale. Teraz chodź ze mną. Jesteś już częścią tego wszystkiego. Musisz wziąć udział w rytuale. Ja mam nadzieję, że nie będę musiał się, wiecie, poświęcić.
Sejwik. Za to serce Dedry teoretycznie mogą sobie wykuć jakiś dedryczny przedmiot, ale z moim poziomem zaklinania raczej wolę poczekać na fakt, jak znajdziemy naprawdę jakieś nieprawdopodobne przedmioty, które dałyby radę tutaj no, zwojować świat. Ale ci śpieszy, kobieto? Już czas, ja marzę. Sprowadzasz tu kogoś obcego, a teraz chcesz, żebym wezwał na pomoc Malakata? Gdy ten mnie opuścił, zaczynam tracić cierpliwość, Atup. Bezczynność nie uwolni naszego plemienia od klątwy. Musimy spróbować. Dobrze, skończmy z tym. Nigdy tego zadania nie wykonywałem. Teraz rozpoczynamy rytuał. Wielki Malakacie, błagamy cię. Pomóż nam w potrzebie. Czemu zawracamy sobie tym głowę? Ty żałosny Słabeuszu. Co to takiego? Malakat wysłuchał mych próśb. Przemówił do nas. Śmiesz mnie wzywać, Jamars? Co? Co to jest? Nie zasługujesz na to, by zwać się orkiem. Okazujesz słabość, małostkowość i przynosisz nam wstyd. Pozwoliłeś gigantom zająć moją świątynię. Przynieś mi maczugę ich dowódcy jako dar, a może zdejmę z ciebie tę klątwę. I tak się stanie. Malakat przemówił, Jamarze. Wiesz, co musisz uczynić. Dobrze. Ej, ty! Chodź na słówko. O, naprawdę? A sam żeś nie mógł pofatygować teraz swojej zielonej dupy po tą maczugę, co? Teraz będziesz wysywał najemnika. Proszę. Wiesz, że to twoja wina. Dzięki tobie muszę teraz walczyć z gigantem. Dlatego mi pomożesz. Pójdziesz ze mną i dopilnujesz, bym dotarł do tego giganta bez problemu. Nie martw się, wynagrodzę ci to. Co mam zrobić? Ten gigant, nie tylko on siedzi w jaskini Polnego Głazu. Dotarcie do niego nie będzie łatwe. Oczyścisz mi drogę do giganta, żebym mógł oszczędzić sił. Dostaniesz za to zapłatę. Spotkajmy się więc pod jaskinią Polnego Głazu i skończmy z tym. Ja będę miał z powrotem swoje plemię, a ty zostawisz nas w spokoju. Dalej coś nas nie lubi za bardzo. Dobra, idziemy za nim oczywiście. Nie wiem, czy dałby radę samemu zabić giganta. Ale to wiesz, to prowadź, no. Samemu zabić giganta. Prawdopodobnie nie. Ja mam wrażenie, że w ogóle w pierwszej fazie, w początkowych poziomach, w początkowej fazie w ogóle gry Skyrim, jak ona wychodziła, to walka z gigantem była dość zabawna, bo powodowała bug, w który gigant wystrzeliwał nas po prostu wysoko w niebo. Chyba to już nie występuje, ewentualnie na niskich poziomach. Po prostu jeden gigant był one-hitową, tak naprawdę, każdą postać. Śmiesznie to się prezentowało. Wiedz, że jesteśmy blisko, kozy lewitują! Na pewno znasz drogę. Nie dość, że chory i głupi, to jeszcze ślepy. Po prostu skończmy z tym. Łeko, znaczy orku, idź! Prawda, widzę niedźwiedzia, ale może nie popędź za tym niedźwiedziem! Dwoma czasami nieźle. Nikogo już tu nie ma. Co?
co, zrobimy jedną rzecz. Może, żeby gra stanowiła dla nas większe wyzwanie, zwiększymy poziom trudności z eksperta na mistrza. Zobaczymy, jak będziemy sobie radzić. Wiecie, jestem gdzieś już niedaleko pękniny. I chyba ta jaskinia jest przed nami. Tylko wiecie, nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. Czy nam się uda, czy nie. Czy nie powinienem grać na tym ekspercie już. Nie wiem, kto ci projektował drogę. Był piany! Idź, bo ja tylko buffy narzucam. Poczekaj chwilę, bo tutaj jest zaraz... znak. No, ale na skarpie, dobra, nieważne. Lepiej będę go pilnować, bo zaraz kilka, słuchajcie, mu się jakaś krzywda stanie i... będzie to dobrze widziane. Czy jesteś pewien? Absolutnie? Chyba już widzę nasz cel. A, Boże, myślałem, że mam dwa, wiecie. Okej. Okay. Jezu, nie mogliśmy po prostu tego zaznaczyć na mapie. Musimy wejść do pękniny przez, nie wiem, doki? W ogóle niesamowita droga. Wykonano. Odwiedź przystanie rybacką, pięknie porozmawiaj z winą, porozmawiaj z pływającym w głębokiej wodzie. Nie wiem, co wykonałem. Na razie to wykonuje upławianie kraula w pełnej zbroi ciężkiej. Tuż za dupomorka. Ale najwidoczniej miałem tam jakieś zadanie. Po prostu skończmy z tym. Idź. Fajne strażnice. Na wypadek, gdyby był jakiś atak, one mogły bardzo mocno osłaniać za pomocą strzałów, na przykład z łuku lub kuszy. Pewnie zastanawiacie się teraz, w co będziemy inwestować nasze punkty umiejętności. Słuchajcie, w ciężki pancerz pójdziemy. Z prostej przyczyny. Dla której po prostu będziemy brnąć do bonusu z punktów pancerza. Nie trzeba było tu przyłazić. Na pewno nikogo nie ma, tylko szkoda, że ja wszystko zabiłem. Nie ma różnicy, słuchajcie, na razie w poziomie. Co jest? A ty kto? Weź to na przechowanie. Wrócę po to później, dobrze ci zapłacę. A, dzięki za informację. Nie zgub tego. Wyjaśnij, o co chodzi. Nie mam czasu na rozmowy. Zabiję cię, jeśli na mnie doniesiesz, albo mnie wykiwasz. Nie żartuję. No. To są takie losowe jakby zdarzenia, one nie są... Pamiętam, kiedyś dostaliśmy po prostu jakiś też młot. Generalnie możemy to trzymać, a możemy to spokojnie sprzedać. To są po prostu takie losowe zdarzenia. Żadna była spętania duszy. Proszę. A,
bo on tam jeszcze na górze widzi, słuchajcie, jakiegoś niedźwiedzia. Na pewno coś tu było. Chodź tu do mnie. Ty, Puchatek, chodź tu. Mieszek, sztuki złota, kapliczka, weźmiemy. Amulet Zenhira, to nawet wartościowy. Ten amulet sobie sprawdzę. Strój. Ceny lepsze o 10%. Teoretycznie moglibyśmy go używać, w praktyce moim zdaniem jest mało opłacalny. 10% to jest naprawdę mało. Poza tym nie sprawi to też, że kupcy będą mieli nagle więcej pieniędzy. To w tej danej sytuacji byłoby raczej kluczowe. Jezu, ale on mnie zabrał, słuchajcie, na wyprawę krajoznawczą. Naprawdę, jak daleko odeszliśmy? Kawałek. Kinia Polnego Głazu. Chyba jesteśmy na miejscu. Po prostu skończmy z tym. Dobra. Jeżeli jest szansa, że czy ktoś tędy przebiegał? Jezus Maria! Tak, poszedł tędy. Wspaniale! Dzięki! Ten drań mnie okradł, ale jeszcze go złapię. Biegnij, biegnij. Nie zastanawiaj się nawet. Dobra, wejdźmy do tej jaskini. Przerwał mi orka, ale to orka było słuchać tam w tle. Natomiast co ja chcę zrobić? Ja sobie sam z tym gigantem poradzę. Wow! Łopanie! Łow dupę węża! Jakież to jest wielkie! No to nie będzie takie proste, słuchajcie. W takim razie tutaj zostawię was, bo to będzie dłuższa lokacja, tak mi się wydaje, bo może to nawet jest dedyczne jakieś zadanie. Zatem do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronata i zapraszam do Instant Gaming. Zawsze się przeciągam na koniec odcinka. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.